Cześć, tu Kamil. Tematem przewodnim dzisiejszej lekcji jest zliczanie. Jest to pierwszy krok w nauce dodawania. Dzięki klockom Lemi wszystkie przedstawione tutaj ćwiczenia dzieci wykonują na konkrecie. Uczniowie muszą wykonać dziesiątki, a nawet setki przykładów, nim wytworzy się odpowiedni wzorzec, a z nim gotowość do liczenia w pamięci. Bardzo często w elementarzach ten pierwszy etap jest pomijany z powodu braku pomocy dydaktycznych. Stąd też bierze się wiele problemów uczniów, szczególnie w tych pierwszych latach edukacji matematycznej. Nie mają wystarczającej ilości przepracowanych przykładów na konkrecie, aby sprostać wymaganemu od nich liczeniu w pamięci. Zacznijmy od przygotowania potrzebnych nam przyborów. Tak jak w poprzednich lekcjach, będzie to tablica magnetyczna, klocki Nemi oraz kartelniki z liczbami. Fakt, że wszystkie elementy zestawu są magnetyczne, sprawia, że my jako nauczyciele możemy komfortowo przedstawić uczniom kolejne ćwiczenia, a dzieci pomimo ferworu zabawy, który towarzyszy wielu naszym zadaniom, są w stanie utrzymać porządek pracując w ławkach. My, nie ułatwiając sobie zadania, spróbowaliśmy pracy na podłodze z pięciolatkami. Było to bardziej energochłonne. Między pięciolatkiem a siedmiolatkiem jest olbrzymia różnica, dlatego dla dzieci przedszkolnych rekomendujemy pracę w ławkach. U dzieci szkolnych możemy pracować z dużo większą dowolnością. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na zliczeniu wartości przedstawionej na klockach Nemi. Poprośmy, aby w pierwszej rundzie każda z drużyn ułożyła na swojej tablicy przykład złożony z dwóch klocków Nemi. Następnie drużyny zamieniają się tablicami, liczą sumę dwóch klocków i przedstawiają ją za pomocą kartonika z liczbą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolejne rundy możemy utrudniać poprzez dodanie kolejnych klocków. Drugie ćwiczenie będzie trochę trudniejsze. Drużyny na kartach układają liczbę, którą przeciwnicy muszą ułożyć z zadanej ilości klocków Nemi. Weźmy na przykład trzynastkę. Ułóżmy ją z trzech klocków. Może to być 5, 5 i 3. Warto wprowadzić tutaj pewne ograniczenia, wiedząc, że dysponujemy klockami od 1 do 5. Z dwóch klocków możemy ułożyć maksymalnie 10, z trzech maksymalnie 15, a z czterech 20. Ostatnim zadaniem będzie zapełnienie całej tablicy klockami Nemi. Każda z grup może robić to samodzielnie u siebie na tablicy lub tak jak u mnie wspólnie przygotujemy jeden przykład. Kolejne osoby rzucają kostką, następnie odczytują wylosowaną liczbę i przyczepiają odpowiedni klocek Nemi do tablicy. Poziom możemy regulować tutaj w zależności od wybranej kostki, na przykład sześcienna, ośmiościenna lub ta z 12 ścianami. Bardziej zaawansowane grupy mogą sumować dokładane klocki Nemi, obliczając w ten sposób, jaka wartość zmieści się nam na tablicy. Mm.
Jak mogliście zobaczyć na filmie, udało nam się dzisiaj podczas krótkiej lekcji w formie zabawy wprowadzić zliczanie jako wstęp do dodawania w pamięci oraz przećwiczyliśmy umiejętność dopełniania dodanej liczby.